Gdy policjant na nocnej zmianie zobaczył małego chłopca przed posterunkiem, wiedział, że dzieje się coś niedobrego. Bo dlaczego małe dziecko jest samo na ulicy w środku nocy? Zaraz odkrył, że z chłopcem jest ktoś jeszcze jeszcze jedno dziecko starszy od niego chłopak, który zapytany o to, kim jest, nie mógł sobie przypomnieć swojego nazwiska ani adresu. Chyba mam na imię Steven, powiedział. To są słowa, które później staną się słynne. Na dzisiejszą historię natrafiłam po raz pierwszy czytając o Colin tak tzw. dziewczynie w pudełku. Która została uprowadzona pod koniec lat 70. w północnej Kalifornii. Na początku tego roku robiłam o niej dwuodcinkowy podcast. Książka, którą wtedy przeczytałam, wspominała o innej kalifornijskiej sprawie. Która miała miejsce kilka lat wcześniej. Jest to historia uprowadzenia siedmioletniego chłopca historia przedziwna. Zdecydowanie jest to też opowieść jedyna w swoim rodzaju. I muszę też uprzedzić, oczywiście, że dzisiejszy podcast dotyczy przestępstw popełnionych przeciwko dziecku. Nigdy nie wchodzę w niepotrzebne szczegóły, ale oczywiście nie da się tego tematu zupełnie ominąć. A zatem witam ponownie w aneksie. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja mam na imię Aga, a jeżeli już się znamy, to miło, że ponownie do mnie dołączyliście. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jak zawsze jakieś piciu, i zapraszam do jedynej w swoim rodzaju historii, poruszającej historii dwóch chłopców. Dziś jesteśmy więc w Kalifornii, w małym mieście o nazwie Merced, które nie wyróżnia się niczym wyjątkowym. Jedno z wielu miasteczek, przez jakie przejedziemy, jeżeli chcemy pojechać z Fresno do Sacramento, na przykład. Albo jeżeli jedziemy do jednego z lasów i parków na wschód od Merced. Słynny Park narodowy Yosemite znajduje się nieopodal. Podobno jeden z piękniejszych parków narodowych, nie tylko w USA, ale też na świecie. Nie wiem, osobiście jeszcze nie byłam. Ale tym, co spowodowało, że świat usłyszał o miasteczku Merced, jest zniknięcie. Siedmioletniego Stevena Steinera w roku 1972. Był dokładnie 4 grudnia 1972 roku, gdy gdzieś po 14:30 Steven Steiner wyszedł ze szkoły. Pożegnał się ze swoją szkolną przyjaciółką Sharon, która szła w innym kierunku. Często wracał do domu z innymi dziećmi, ale tym razem szedł sam. To były czasy, kiedy siedmiolatki wracały do domu same ze szkoły. Ale tego dnia Steven nie wrócił do domu. Zaginął gdzieś w czasie tej krótkiej drogi pomiędzy szkołą a jego domem przy Bed Street. W ciągu następnych godzin jego mama, Kay Steiner, zaczęła dzwonić po znajomych w poszukiwaniu Stevena. Zadzwoniła też do szkoły. Steven ostatnio trochę podpadł rodzicom bo kilka razy, a to gdzieś zasiedział się u kolegów po szkole, a to gdzieś za dobrze się bawił i wracał do domu zbyt późno. Zdałoby się, że nie chcąc dodatkowo wkurzyć rodziców, Steven tym razem byłby w domu na czas. Zwłaszcza, że tego popołudnia rodzice mieli zabrać go do domu jego najlepszej szkolnej przyjaciółki Sharon, tej, z którą dopiero co się rozstał, na jej zabawę urodzinową. Wtedy Sharon i Steve byli prawie że i Steven na pewno nie chciałby przegapić takiej imprezy. Ale chłopca nigdzie nie było. O 17.15 w końcu na posterunek policji w Mercedes nadszedł telefon od spanikowanej Kay. Jej syn zaginął. Następne godziny przebiegły tak, jak możemy sobie to wyobrazić. Jeżdżenie po okolice, rozmowy z sąsiadami, z rodzicami jego kolegów i koleżanek. W kolejnych dniach Mercedes i okoliczne miasteczka Zaczną wypełniać się plakatami ze zdjęciem Stevie'ego. Ponieważ na początku policja nie znajdzie żadnych tropów, to na jakiś czas to rodzice staną się głównymi podejrzanymi. Zostaną poddani testowi wariografem, który swoją drogą przejdą bez problemu. A ich dom zostanie przeszukany. Przekopany nawet ich ogródek. Policjanci brali pod uwagę możliwość, że Steven wrócił bezpiecznie do domu, lecz padł ofiarą wypadku, lub rodzice zrobili mu w domu krzywdę, a teraz próbują to zatuszować. To był aspekt, który należało rozważyć, jakkolwiek Kay i z Steinerom ciężko było znieść fakt, że są o coś podejrzani. Były też podejrzenia, że Steven może chciał uciec z domu, ponieważ Delbert, jego ojciec, zeznał, że jego syn ostatnio wracał właśnie do domu często spóźniony, i według niektórych źródeł Delbert pogroził Stevenowi laniem, jeżeli jego spóźnialstwo będzie się powtarzać. Co trochę dało podejrzenie, że może rzeczywiście mu to lanie spuścił, powodując, że Steven na przykład uciekł z domu. Ale nie było na to żadnych dowodów. Nie było nic poza podejrzeniami. Gdy nie przyniosło to żadnych rezultatów, przyglądano się przez chwilę dziadkowi zaginionego, ojcu Kei, pobiemu Augustine. Dalsi członkowie rodziny zostali również podani podaniu wariografem i wszyscy przeszli go pomyślnie, również Bob. Ale on na chwilę zwrócił uwagę policjantów, bo ze wszystkich to on najmniej był chętny do współpracy i do odpowiadania na pytania. Poza tym nie żył w zgodzie z Kej jej mężem, ale to było na tyle. Po kilku odrywających się tropach i bez żadnych konkretnych podejrzanych, wszystko zaczęło zwalniać. W ciągu następnych lat Merced zaczęło powoli zapominać. Oczywiście poza rodziną Stevena. Jego rodzice co dzień budzili się z nadzieją, że może dziś jest ten dzień, że może dziś coś usłyszą. Z upływem każdego miesiąca, a potem każdego roku zaczęli jednak akceptować, że Steven może nigdy nie wrócić, że chłopiec może nie żyje. Po tym, co się wydarzyło, Merced trochę się zmieniło. Ludzie patrzyli trochę bardziej podejrzliwie na nieznajomych i częściej wozili albo odprowadzali swoje dzieci do szkoły. Mam wrażenie, że każde miasteczko miało właśnie niestety taką sprawę, gdzie ludzie nagle zaczęli pilnować swoich dzieci jak oka w głowie. Nie ominęło to też małżeństwa Steinerów. Kay nie pozwalała prawie w ogóle wychodzić swoim trzem córkom, Cindy, Jody i Cody, i starszemu synowi Keremu samotnie. Starała się wszędzie ich wozić. Gdy ponad 7 lat później, w lutym 1980 roku, w kalifornijskim miasteczku Ukaja, jakieś 400 kilometrów od Merced, zaginął pięcioletni Timothy Timmy White, nikt nie połączyłby tych dwóch zaginięć, gdyby nie wydarzenie, do których zaraz przejdziemy. Były Walentynki 14 lutego 1980 roku, więc pięcioletni Timmy był podekscytowany. Tego dnia mieli w szkole walentynkową zabawę i wymieniali się kadeckami i prezentami. O 11:30 chłopiec wyszedł ze szkoły i przez część trasy szedł z koleżanką, a potem sam do pobliskiego domu jego opiekunki, u której zawsze czekał, aż rodzice skończą pracę i dostępną odbiorą. Ale tego dnia nie pojawił się w jej domu. Później wszystko potoczyło się podobnie jak w przypadku zaginięcia Stevena. Poszukiwania plakaty, psy tropiące. ale chłopiec zdawał się przepaść bez śladu. Dwa tygodnie później, późnym wieczorem 1 marca, pewien policjant siedząc na posterunku w centrum Ukaja zauważył dziwne zamieszanie na zewnątrz. Dwóch chłopców, jeden nastolatek, drugi znacznie mniejszy. Zdaje się, że nastolatek popychał mniejszego chłopca. Aby ten wszedł na posterunek, a mały chłopiec nie chciał. Policjant wyszedł więc do nich. Obaj wyglądali na brudnych i trochę zaniedbanych. Nastolatek nakłonił małego chłopca, aby powiedział policjantowi swoje nazwisko. Timothy White przedstawił się nieśmiale pięciolatek. Policjant nie musiał więcej pytać. Znał to nazwisko aż za dobrze. Przez ostatnie dni wszyscy go szukali. Zaraz więc obaj chłopcy byli na posterunku. Policjanci zasypywali starszego chłopaka pytaniami: gdzie byli, co się z nimi działo, co się działo z Timim? gdzie były przez cały czas, kto go zabrał, czy to on go uprowadził i kim jest. Chłopak odpowiedział: że ma na imię Denis i że tymi był z nim i z jego ojcem przez ostatnie dwa tygodnie w ich domku w Manchester. Manchester to jest w tym przypadku takie małe miasteczko w Kalifornii, około 70 km od Ukaja. Nazywam się Denise Parnell, wyjaśnił chłopak, ale moje prawdziwe imię to Steven. Nie jestem pewien swojego nazwiska, ale może to być Steiner. Wypytywany o swoją przeszłość, w końcu przypomnij sobie, że kiedyś mieszkał chyba w mieście o nazwie Merced skąd został zabrany przez swojego obecnego ojca, tak jak ten teraz zabrał Timiego. Steven Steiner, pomimo że niewiele pamiętał, w końcu ułożył w całość historię swojego porwania. I cofnijmy się teraz w czasie. Tamtego grudniowego dnia 72 roku obok idącego drogą Stevena zatrzymał się samochód, a w środku dwóch mężczyzn. Jeden z nich wysiadł i pokazał mu ulotki. Zbierają datki dla okolicznego kościoła. Może jego mama lub tata chcieliby się dorzucić. Mogą podwieźć Stevena do domu i zapytać jego rodziców. Steven odpowiedział, że nie ma potrzeby. Jego dom jest praktycznie tuż za rogiem. Woli przejść pieszo. Wskazał, gdzie jest jego dom i powiedział, że mężczyźni mogą tam podjechać, jeśli chcą. Ale ci naciskali. Jeden z tych mężczyzn, starszy z nich, przedstawił się jako wielebny z kościoła. Może to nieładnie odmawiać dorosłym pomyślał Steven. I w końcu zgodził się wsiąść z nimi do starego bujka i auto ruszyło. Chłopiec wkazał im swój dom po drodze, ale ci minęli go i pojechali dalej. W końcu dojechali do wynajmowanego domku w tanim resocie o nazwie Café Valley Cabin. Niecałe 50 km od domu Stevena. Pamiętacie, powiedziałam przed chwilą, że policja była trochę podejrzliwa w stosunku do dziadka Stevena, mimo że ten przeszedł test wykrywaczem kłamstw, tak zwanym, bez problemu. Okazało się, że dziadek mieszkał w tej samej okolicy, jakieś kilkaset metrów dalej, ale nie znał tych mężczyzn i nic nie wiedział wtedy o uprowadzeniu Stevena. A chłopak, ponieważ jego rodzina nie była blisko z dziadkiem. Nie rozpoznałby tej okolicy, ani też nie wiedział, że w pobliżu ma członka rodziny, który mógłby mu pomóc. Fakt, że jego dziadek okazał się mieszkać tak blisko miejsca, gdzie Steven został zebrany po raz pierwszy po uprowadzeniu, to wszystko okazało się być zwyczajnym zbiegiem okoliczności. Jego porywaczami, chociaż Steven nie rozumiał do końca, że został porwany, był 41-letni Kenneth Ken Parnell, i trzydziestoletni Edward Murphy, jego znajomy i pracownik. Tamtego dnia mężczyźni jeździli po okolicy z dokładnie takim celem uprowadzeniem chłopca, uprowadzeniem konkretnie jego, Stevena. Taki był plan padnela, który już od jakiegoś czasu wbijał do głowy Matwiemu, że chce chłopca, chce mieć dziecko. Uważał Edwarda za mało inteligentnego i łatwego do zmanipulowania. Nakłonił go, aby mu pomógł. Kenneth już od paru dni obserwował okolicę i wybrał Stevena, którego zobaczył wracającego czasem ze szkoły samotnie. Nie zrobił mu krzywdy, zapewniał Morfiego. Po prostu chciał mieć syna. Po drodze, gdy Steven był już w samochodzie, mężczyźni powiedzieli mu, że muszą coś załatwić i zatrzymać się w kościele, Dlatego nie mogą od razu zabrać go do domu, ale wrócę tam później. Steven zaakceptował to wyjaśnienie. Gdy jednak został zabrany do domu partnera, ten miał dla niego już kolejną historię. Złapał za słuchawkę i udał, że rozmawia przez telefon z Kay, mamą chłopca. Hej, Steven, miał do niego powiedzieć: Mama pyta, czy masz coś przeciwko, aby zostać u mnie na noc? Proszę, abym się tobą zaopiekował. Steven zaczął opanować, ale przecież dziś jest przyjęcie urodzinowe Sharon. Nie może go przegapić. Kenneth udał, że konsultuje tę kwestię z Kay po drugiej stronie słuchawki. Przyjęcie przesunięto na jutro poinformował go. Odwiozę cię jutro na do domu, więc zdążysz na przyjęcie. Steven zaakceptował to wyjaśnienie. W tym domu było sporo zabawek. Dom był przygotowany dla dziecka. Padal zaplanował to wszystko. Siedmiolatek nie miał powodu kwestionować słów dorosłego. Jeżeli jego mama każe mu tu zostać, to niech tak będzie. I zajął się zabawkami. Ale Kenew oczywiście nie zabrał Stevena z powrotem do domu. Ani następnego dnia, ani żadnego kolejnego. Powiedział mu, że jego rodzice są zajęci, mają problemy finansowe i potrzebują, aby został u niego dłużej. Później historia zmieni się jeszcze bardziej. Jego rodzice nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie jego i jego rodzeństwa i teraz on, Kenne, musi przejąć nad nim opiekę. Steven wcale nie był zachwycony. Płakał, że chce wrócić do domu, że tęskni za rodzicami. Dwa dni później Edward Murphy opuścił dom Kenefa, Powiedział, że chce wrócić do pracy, którą miał w parku Yosemite. Mimo, że nie zrobił Stevenowi krzywdy i starał się dbać o niego przez te dni. Czuł się winny i nie chciał mieć z tym dłużej nic wspólnego. Ale nie miał zamiaru pójść też na policję. Chciał po prostu odciąć się od Kenefa i o wszystkim zapomnieć. Później powie, że Kenef mówił mu, że jeżeli pójdzie na policję, to dostanie bardzo długi wyrok za współudział i skutecznie wystraszył tym Matwiego. W następnych tygodniach Parnell wmawia Stephenowi, że ten jest jego synem. Mówi mu, że oficjalnie go zaadoptował. Że jego rodzice oddali mu prawa rodzicielskie na drodze sądowej, i że chłopiec teraz nazywa się Denis. Dennis Parnell. kazał chłopcu mówić do siebie: Tato. Skrócił włosy Stevena i zaharbował je na ciemny brąz. Wiedział, że cała okolica musi już teraz szukać siedmiolatka. Chciał, aby był jak najmniej podobny do siebie. Po tym, gdy widzi plakat ze zdjęciem Stevena, w najbliższym sklepie, w którym robi zakupy, plakat swoją drogą powieszony tam przez jego dziadka, zrozumiał, że zostanie dłużej w okolicach Merced jest zbyt ryzykowne. Zabiera więc Stevena, czy teraz Denisa i przenoszą się do Santa Rosa w Kalifornii. To jest na zachód od Sacramento, jakieś 300 km od Merced. Mężczyzna znajduje tam pracę jako recepcjonista w hotelu Holiday Inn. Poprzednio również pracował w hotelu. Udaje mu się wynająć mały dom mobilny na obrzeżach miasta. Na nic innego go nie stać. Dotychczas sprzedaje też Biblię, chodząc od drzwi do drzwi. Gdy zatrudniono go w hotelu, powiedział, że przeniósł się do Santa Rosa, ponieważ właśnie wywalczył prawo do opieki nad swoim synem po rozwodzie i że przeniósł się do Santa Rosa, aby zacząć od nowa. Wszystkim to wyjaśnienie zdawało się być jasne i oczywiste. Nikt nie miał powodu, aby zadawać pytania. Tam też zapisał chłopca do szkoły pod nazwiskiem Denise Patnell, a gdy wychodził do pracy, zostawiał go pod opieką sąsiadki, starszej kobiety na emeryturze. W tamtym czasie Steven był już zbyt wystraszony, aby kogokolwiek prosić o pomoc. Patnell zdołał mu wmówić, że jego rodzice go porzucili, że oddali mu go pod jego opiekę. Chłopiec był przekonany, że nie ma teraz nikogo innego na świecie że tak musi być i już. Uchodził za nieśmiałego i strachliwego. Wielu wydał się czasem przybity i nigdy jakoś szczególnie nie cieszył się na widok swojego ojca. Ale wielu przypisało to ciężkiemu rozwodowi jego rodziców i tym, że jeżeli jego matce na drodze sądowej odebrano prawo do opieki, to musiał ku temu być ważny powód. Chłopiec mógł w przeszłości doświadczyć czegoś nieprzyjemnego, ale też nikt nie chciał wypytywać o szczegóły. Niedługo później Ken przywozi do domu mojego pieska, suczkę, którą daje Stevenowi w prezencie. Chłopiec daje jej na imię Queenie, która to też stanie się mu niezwykle bliska w kolejnych latach. Co semestr albo co rok, Kenneth cały czas przenosił Stevena do innych szkół. Tym sposobem tworzył więcej dokumentacji i dowodów, że ktoś taki jak Denis Patnell faktycznie istnieje. Zmniejsza też ryzyko, że ktoś zacznie coś podejrzewać. Pod tym względem jest niezwykle podobny do Franklina Delano Floyda, który po prowadzeniu Susan Suwakis również często przenosił się i stale zmieniał szkoły, do których jego w cudzysłowie córka chodziła. W 1974 roku, gdy Steven ma 9 lat, przenoszą się do Willits w Kalifornii, po tym gdy Ken stracił pracę w Holiday Inn. W życie weszły nowe przepisy w hotelu. Zakazujące palić w lobby hotelu i na recepcji. Ken nie mógł przystosować się do nowych zasad i po wielu upomnieniach i skargach został zwolniony. W nowym miejscu zaczyna podejmować się różnych prac dorywczych, ale nie może znaleźć niczego na stałe. W roku 77 przenoszą się do Fort Brak, gdzie Ken znajduje pracę jako księgowy w małej firmie. Pracodawca, po znajomości, Załatwia mu też nowy dom mobilny, do którego Ken wprowadza się z już dwunastoletnim synem, który też zaczyna chodzić do kolejnej szkoły. Ken zaczyna wtedy dawać chłopcu trochę więcej wolności. Nie potrzebuje już opiekunki, gdy ten jest w pracy. Mężczyzna teraz ma pewność, że Denis na pewno nic nikomu nie powie. Zdaje mu się, że zupełnie zapomniał o swoim poprzednim życiu: wspomnienia z Merced, wspomnienia jego poprzednich rodziców. Zacitały się coraz bardziej. Wtedy też Ken zaczyna dawać dwunastolatkowi piwo i papierosy. Kupuje mu tyle, aby mógł też częstować z nimi kolegów i koleżanki. Czasem pali razem z nim marihuanę. Pernell nie dbał szczególnie o ich miejsce zamieszkania, higienę czy posiłki. Steven dorośnie w zaniedbanym, cuchnącym domu, jedząc kiepskie jedzenie, śpiąc w rzadko pranej pościeli i w ogólnym nieładzie a podawanie chłopcu alkoholu, różnych używek, było jego kolejnym sposobem na kontrolowanie go. Popijany mu Steven raz powiedział kolegom, że naprawdę ma na imię Steven, a nie Denis, i że zapomniał już, jak ma na nazwisko, że chciałby wrócić do domu, ale zapomniał, gdzie jego dom, prawdziwy dom w ogóle jest. Ken nie jest moim ojcem, powiedział im. Ukradł mnie, gdy byłem mały. Nikt z jego pijanych rówieśników nie wziął wtedy tego na poważnie. Perdelen daje mu więcej wolności. Zostawia go samego w domu, gdy wychodzi do pracy albo gdzieś wyjeżdża, a jeździł raz na jakiś czas odwiedzić swoją matkę. Nigdy jednak nie zabiera ze sobą Stevena, mimo że Steven później o to prosi. Jak później okaże się, matka Perdelena nie miała pojęcia, że jej syn uprowadził dziecko i że teraz omawia wszystkim, że ma syna. Ukrył to przed nią. Poza tym, Steven, zdaje się, pozornie, prowadzi całkiem normalne życie może poza tym alkoholem i używkami. Chodzi do szkoły, ma przyjaciół, ma nawet dziewczynę. Wszyscy zwracają uwagę, że jego ojciec daje mu przedziwnie dużo wolności i zezwala mu na rzeczy, na które ich rodzice nigdy by im nie pozwolili. W roku 1978 Ken dostaje pracę w hotelu Palace w Ukaja. Planuje więc przenieść się trochę bliżej tego miasta. W międzyczasie myśli też o zakupieniu małego kawałka ziemi w stanie Arkansas, gdzie było znacznie taniej niż w Kalifornii. Czasowo przenoszą się do niewielkiej chaty na obrzeżach miasteczka Manchester, 70 kilometrów od UK. Jest jedna rzecz, której jeszcze nie poruszyłam, a to dlatego, że nie chcę, żeby akurat wokół tego kręciła się i żeby wokół tego skupiła się cała ta historia. Z tego co wiem, Steven też tego nie chciał, od pierwszej nocy jednak, gdy panel uprowadził Stevena, zaczyna molestować i wykorzystywać chłopca, wmawiając mu, że to normalne pomiędzy ojcem i synem. Na przestrzeni lat, panel dopuści się molestowania i wykorzystania wielu szkolnych kolegów Stevena. Wszystko to będzie uchodziło mu na sucho. Pernel miał już jeden poprzedni wyrok, gdy jako młody mężczyzna w roku 1951 uprowadził i wykorzystał inne dziecko. Stevenowi podobno opowiedział, że ojciec wykorzystujący swojego syna to coś normalnego, ponieważ jego ojciec też mu to robił. Im jednak starszy Steven się staje, tym mniej jego ojciec się nimi interesuje. Steven wchodząc w wiek dojrzewania, zaczyna dostrzegać, że wszystko to, co. Zrobiono mu jako małemu chłopcu wcale nie było normalną relacją ojca i syna. Zaczyna zdawać mu coraz więcej pytań, buntować się. A kanet w tym czasie myśli o czymś innym. Mówi Denisowi, że za niedługo będzie miał nowego brata, że planuje zaadoptować małego chłopca. Oczywiście biorąc pod uwagę jego poprzedni wyrok i warunki mieszkalne, nie było szans, aby ktoś pozwolił mu zaadoptować dziecko. Jego wizja adopcji była taka uprowadzić małego chłopca. Miał nadzieję, że Denis mu w tym pomoże, ale chłopak ani myślał. Odmówił i miał zamiar utrudniać mu to najbardziej jak to możliwe. Teraz Kanet chciał uprowadzić dziecko jeszcze mniejsze. Sądził, że tym sposobem będzie łatwiej je kontrolować i w czasie, gdy dorośnie, nie będzie w ogóle pamiętać swojego poprzedniego życia. Sądził, że w przypadku Stevena popełnił błąd. Chłopak miał 7 lat, gdy go porwał, i zachował niejasne wspomnienia ze swojego tak zwanego poprzedniego życia. Co wiązało się z tym, że teraz zaczął mu zadawać niewygodne pytania i buntować się. Tak się składało, że nowy plan Kena i jego mówienie o uprowadzaniu dziecka spowodowały, że wspomnienia zaczęły wracać do Stevena, wracać falami. Zastanawiał się, myślał, czy i jemu przydarzyło się to samo siedem lat wcześniej. W końcu partner porzucił pomysł wykorzystania Stevena do pomocy. Było dla niego jasne, że chłopak tego nie zrobi. Zamiast tego nakłonił do tego swojego nowego kumpla, jak o nim myślał, ale w rzeczywistości był to kolega ze szkoły Stevena. Nieletni chłopak, którego też czasem pojawia się pod różnymi zmyślonymi nazwiskami nazwijmy go Shane Richman. I mówił mu, że ma zamiar odebrać dziecko rodzicom w trudnej sytuacji, a ponieważ adopcja jest zbyt trudna, zrobi to nielegalnie. Zgadną chłopca z ulicy. Ken już od pewnego czasu obserwował pewne dziecko, które jak widział samodzielnie wracało ze szkoły. Sądził, że obecność nastolatka takiego jak Shane w samochodzie pomoże mu nakłonić małe dziecko, aby siadło z nim do samochodu. W towarzystwie kogoś młodego chłopiec poczuje się pewniej. Shane Richman poniekąd też był ofiarą Pernella. Pochodził z rodziny z problemami i Pernell manipulował nim, podając mu alkohol i, i jego wcześniej wykorzystał. A teraz zdołał nakłonić go do pomocy. Był 14 lutego, po 15, gdy Dennis został odebrany ze szkoły przez Pernella, jak często bywało. Gdy wsiadł do samochodu, w foteliku z tyłu zobaczył małego chłopca. Zrozumiał, co się stało, ale nie odezwał się. Chłopiec mocno spał. Parnell wcześniej wmusił w niego tabletkę nasenną. Kenneth przy pomocy Sheina uprowadził pięciolatka, tym jego White'a, wracającego do domu ulicą. W bardzo podobny sposób, jak wcześniej uprowadził Stevena Steinera. W następnych dniach karmił Timiego środkami nasynnymi, aby móc go kontrolować. Chłopiec cały czas płakał za swoimi rodzicami, a gdy partner próbował mu wmówić, że teraz on jest jego ojcem, chłopiec płakał jeszcze bardziej. Wszędzie w UK szukano Timiego. Policja pojawiła się nawet w hotelu, w którym Ken pracował. Nie byli tam jednak wcale dlatego, że byli podejrzliwi w stosunku do niego dokładnie, Chcieli tylko zobaczyć listę gości i przesłuchać wszystkich, którzy wydali im się podejrzani, w szczególności samotnie podróżujących mężczyzn. Padno czuł, że jest poza wszelkimi podejrzeniami. W tym czasie Steven Steiner bił się z myślami. Nie mógł znieść myśli, że tym im przydarzy się to, co jemu. Padnel nie wykorzystał jeszcze chłopca. I jeszcze Steven wiedział, że to kwestia czasu. Zaczął planować ucieczkę. Wiedział, że musieli uciec, gdy partner będzie w pracy. Nie było to proste. Mieszkali w chacie pośrodku lasu, do której prowadziła jedna droga. A Steven nie potrafił prowadzić. Musiał opuścić dom z małym chłopcem i próbować złapać stopa, aby dojechać do Ukaja i odstawić chłopca do jego domu. Sam nie wiedział, co zrobi ze sobą. Sądził, że nie ma rodziny. Padnel powiedział mu jakiś czas wcześniej, że jego ojciec nie żyje, matka wyjechała, a rodzeństwo zostało oddane do rodzin zastępczych, że Steven nie ma nikogo, kto mógłby się nim zaopiekować. Dlatego też Steven planował wrócić do Padnela po odstawieniu Timiego do domu. Wiedział, że będzie się to wiązało z wściekłością ojca i pewnie słono za to zapłaci, ale nie wiedział, co innego ma zrobić. Nie mógł wtedy jeszcze wiedzieć, że Kenef planował się go pozbyć. Zrozumiał, że chłopak jest zbyt dorosły i że jest wręcz tykającą bombą. Wcześniej czy później coś komuś powie. Czekał, aż proces kupna ziemi w Arkansas się zakończy. Planował wyjechać tam tylko z jednym synem z Timim. Później w lesie niedaleko ich chaty w Manchester policja znajdzie miejsce, w którym ktoś zaczął kopać grób. Podejrzewano, że tuż przed wyjazdem z Kalifornii Kenneth planował zabić i zakopać tam chłopaka. Tutaj wszyscy wtedy założą, że Denis wyjechał razem z ojcem i nikt nie będzie go szukał, a już w Arkansas padnel pojawi się z innym synem. I tak nadszedł 1 marca. Partner wyszedł, jak zawsze, do pracy około szesnastej. Miał wieczorną zmianę w Palace Hotel. Będę w domu po trzeciej rano, powiedział im. Poinstruował Stevena, aby zajął się swoim młodszym bratem, jak go już nazywał. I upewnił się, że chłopiec pójdzie spać o przyzwoitej porze. Gdyby były problemy, niech poda mu tabletkę nasenną, powiedział. Steven oczekał jakiś czas po wyjściu Kena z domu, aby upewnić się, że ten nagle nie, wiem, nie odkryje, że czegoś zapomniał i nie wróci nagle do domu, aby ich przyłapać. Po czym zabrał Timiego i razem wyszli. Ruszyli Mountain out w kierunku ukaya. Od miasta dzieliło ich 70 kilometrów. Steven wiedział, że muszą złapać stopa. Nie było szans, że przejdą taki kawał. Ken zdąży wrócić do domu i zacznie ich szukać. Timi miał jedynie 5 lat po zaledwie kilometrze nie miał sił iść dalej. Steven musiał go nieść na plecach. Podskakiwał na widok każdego przejeżdżającego samochodu albo chował się między drzewami. Bał się, że zobaczy nadjeżdżającego panela, ale wiedział, że musi też złapać podwózkę. W końcu zatrzymał się koło nich pick-up i starszy mężczyzna, mówiący jedynie po hiszpańsku, podwiózł ich do Ukaja. Steven znał trochę hiszpański ze szkoły i zdołał dogadać się z kierowcą. Mężczyzna nazywał się Armando Gomez i wracał z pracy. Obawiając się, że chłopcy uciekli z domu. Wypytywał o to, co planują, gdzie jadą. Steven skłamał, mówiąc, że z Jukaja ma odebrać go jego mama. Steven, jak widać, nikomu nie ufał. Nie chciał nikomu powiedzieć, przed czym uciekają. Następnie przeszedł się z tym im po mieście, czekając, aż ten rozpozna znajomą okolicę i zabierze go do domu jego opiekunki lub rodziców. Błąkali się tak przez jakiś czas, jednak nic dziwnego, Pięciolatek nie potrafił odnaleźć żadnego ze znanych mu domów. Wszystko wyglądało obco. Nie znał też nazwy swojej szkoły, ani nazw żadnej z ulic. To nie jest coś, co przeciętny pięciolatek wie. Steven zaczął panikować. Partner pracował w hotelu w centrum miasta. Teoretycznie miał nie opuszczać budynku do drugiej, bo wtedy kończyła się jego zmiana, ale co, jeżeli nagle na niego wpadną? Wpadł na pomysł, aby zostawić chłopca w szpitalu, ale po drodze do niego znów się zgubili. Wtedy też z obsesji wywabił ich Timi. Skazał na główny posterunek policji w Ukaja, który mijali. Był już nauczony, że w razie kłopotów należało prosić policję o pomoc, a teraz byli w kłopotach. Steven poinstruował chłopca, aby podszedł do budynku i zapukał do drzwi, ale sam, zapytał Timi. Nalegał, aby Steven poszedł z nim, mimo że ten nie miał zamiaru zgłaszać się na policję. W końcu obiecał timiemu, że będzie stał na ulicy i obserwował go, dopóki tim nie zostanie zabrany do środka. Chłopiec kilka razy podchodził do budynku, ale wracał do starszego kolegi. Bał się. W końcu dwóch chłopców na ulicy o późnej porze przykuło uwagę jednego policjanta, więc wyszedł do nich. A resztę już wiecie. Policjanci zaraz poznali historię obu chłopców. Chcieli też wiedzieć, gdzie mogą znaleźć ich samozwańczego ojca, Knefa Pernela. Steven dobrze wiedział, że jego ojciec jest w pracy zaledwie kilkaset metrów dalej, ale zawahał się. Przez te lata zaczął myśleć o Kenie jako o swoim ojcu. Ofiary uprowadzeń po takim czasie przywiązują się do swoich porywaczy, zwłaszcza gdy zostają uprowadzone w tak młodym wieku. Wszyscy chyba wiemy, czym jest syndrom sztokholmski. Steven wyjaśnił, że nie chce wpędzać swojego ojca w kłopoty. Że jedynie chce pomóc Timiemu. Bo nie chce, aby chłopiec skończył tak jak on. Co masz na myśli? Pytali policjanci. Zaraz posypały się pytania. Czy Steven był molestowany przez ojca? Steven zaprzeczył, mimo że prawda jest inna. Ale to był kolejny problem. Ten straumatyzowany nastolatek, który przeszedł piekło, teraz jest wypytywany przez grupę obcych mu mężczyzn, czy został wykorzystany? Oczywiście, że zaprzeczył. W jego mniemaniu to było coś wstydliwego. Policjanci nie byli więc zbyt delikatni w rozmowie ze Stevenem, jeżeli o to chodzi. To jest problem, na który też zwraca się uwagę teraz i który czasem dalej jest problemem. Gdy funkcjonariusze, którzy mają kontakt z ofiarami, zwłaszcza ten pierwszy kontakt, często nie wiedzą, jak potraktować ofiarę, tylko pogłębiając jej traumę. Niekoniecznie ze złej woli, ale ponieważ szkolenie z tego zakresu często nie jest wystarczające. Zaopiekowali się jednak chłopcami. Zaraz postawiono przed nimi burgery, frytki i czekoladowe szejki. Steven pochłonął posiłek ze smakiem. W czasie życia z Kenem jadł głównie gotowe posiłki, konserwy, makaron z serem. Tenef niezbyt potrafił gotować. Fast food raz na jakiś czas był prawdziwą ucztą. W końcu Steven przełamał się. Mój to nazywa się Kenneth Padnell. Pracuje w Palace Hotel. Na rogu ulic Smith i State. Policjanci dobrze wiedzieli, gdzie to jest, bo było to prawie że za rogiem. Od drugiej, po tym gdy skończył swoją zmianę, Kenneth Parnell został aresztowany przed hotelem, nie stawiał oporu. Palace hotel już nie istnieje, ale mieścił się w starym budynku w centrum miasta. Obok recepcji znajdował się znany w mieście przytulny bar, w którym często urzędowali pracujący w centrum ludzie. W tym policjanci, pracownicy publicznego sądu i wszyscy ci, którzy w przeciągu ostatnich dwóch tygodni byli zaangażowani w poszukiwania Timiego. W parze poprzednimi wieczorami rozmawiano o jego sprawie, a przez cały ten czas, jak się okazuje, mężczyzna odpowiedzialny za jego zniknięcie pracował obok nich. Rodzice Timiego, państwo White, otrzymali telefon, że ich syn jest cały i zdrowy i że znajduje się właśnie na posterunku policji. Ciężko wyobrazić sobie, jaką ulgę musieli poczuć. Nie tylko oni dostali niespodziewaną dobrą wiadomość, bo jeszcze tej samej nocy na posterunku policji w Merced zadzwonił telefon. Policja z UK pytała, czy kojarzą może sprawę zaginionego gdzieś przed siedmiu laty chłopca imieniem Steven. Nazwisko prawdopodobnie Steiner. Policjant, który odebrał telefon, pamiętał to zaginięcie doskonale. A teraz nie posiadał się z wrażenia, że w Yukaja odnaleziono nastolatka, który się za niego podaje. To musi być jakiś żart, pomyślał. No a dodatek chłopak pojawił się na posterunku z innym, niedawno zaginionym chłopcem. Pomógł uratować rąk mężczyzny, który go porwał. Zaginiony Steven więc nie tylko żył i odnalazł się cały i zdrowy, ale był też bohaterem. Już o trzeciej nad ranem w domu K i Delberta Steinerów w Merced, rozległo się głośne pukanie do drzwi. Para otworzyła, zaspana i poirytowana, że ktoś śmie budzić ich o takiej porze. Rozbudzili się jednak od razu, gdy zobaczyli przed drzwiami policjantów. Czy coś się stało Keremu? Padło pierwsze pytanie. Kerry to ich starszy syn. Był właśnie na wypadzie pod namiot w parku Yosemite. To on jako pierwszy przyszedł im do głowy. Nie, skąd wszystko w porządku, usłyszeli. Mają dobre wieści. Ich zaginiony przed siedmiu laty syn odnalazł się. Jest teraz w Ukaya, na posterunku policji i wysłano już dwóch funkcjonariuszy z Merced, aby przywieźli go do domu. Steven będzie z nimi za niedługo. To musiał być dla Steinerów moment, o którym śnią wszyscy rodzice zaginionych dzieci. Czy w ogóle wszyscy bliscy zaginionych Zaginiona osoba żyje i wraca do domu. Można powiedzieć, że byli prawdziwymi szczęściarzami. Przypadki, w których ktoś zaginiony, w szczególności dziecko, odnajduje się po tylu latach, należą do rzadkości. Steven został zabrany z powrotem do Merced następnego wieczoru. Wcześniej policjanci musieli zabrać go z powrotem do H.T. w Manchester. Steven nie chciał się nigdzie ruszyć bez swojego pieska, bez Queenie. W końcu około 20.00. Steven, Queenie i dwóch policjantów zajechało do domu rodziców Stevena. Wciąż mieszkali w tym samym domu przy Bed Street. Były już tam samochody stacji telewizyjnych z różnych miejsc. Z Sacramento, San Francisco, San Jose. Ktoś z Los Angeles też był już w drodze. To przez kilka dni miał być news numer jeden w Kalifornii. Sąsiedzi, mieszkańcy Merced, starzy szkolni przyjaciele Stevena Ruszyli pod jego dom, aby go przywitać. Przy drodze ustawiono szybko przygotowane znaki. Witaj w domu, Steven. Zbliżając się na miejsce, Steven zaczął rozpoznawać okolicę. Rozpoznał ulicę, przy której kiedyś mieszkał, dom i swoich rodziców. Nie pamiętał imion swojego rodzeństwa, zwłaszcza, że ci mocno się zmienili przez siedem lat. Historia była niesamowita. Nikt jeszcze wtedy do końca nie wiedział, co dokładnie się wydarzyło, ale nikt nie miał wątpliwości. To był ten sam chłopak, który zniknął 7 lat wcześniej, a nie żaden oszust, jak w przypadku Nicolasa Barclay, jeżeli pamiętacie tę sprawę. Steven spędził pierwszą noc odpoczywając. Wziął długą kąpiel, wykąpał też Queenie. To był pierwszy raz w jej życiu od prawie 7 lat, kiedy została wykąpana. Bo Steven Partner nie wiedział za dużo i nie nauczył Stevena za wiele o higienie. Steven po raz pierwszy wyspał się w czystym, wygodnym łóżku. Jego rodzice nie posiadali się z radości, że mają go z powrotem. Wszyscy chyba jednak byli nie tylko szczęśliwi, ale też do pewnego stopnia zaskoczeni i zaszokowani, że to naprawdę ma miejsce, że to nie jest sen. Jednego wieczoru kładli się spać ze świadomością, że... Ich siedmioletni wtedy Steven, możliwe już nie żyje, a następnego wieczoru mieli go z powrotem, znacznie starszego i zmienionego. Steven był tego wszystkiego trochę niepewny i zagubiony, jak można się domyśleć. Nie wiedział nawet, jak ma się zwracać do swoich rodziców. Mamo i tato brzmiało obco. Ludwie pamiętał, jak wyglądali, bo i do niego prawie że obcymi ludźmi. Chciał do nich mówić per pan i pani Steiner. Jego rodzice byli nie tylko zachwyceni z jego powrotu, ale też dumni. Prasa pisała już o bohaterze, który uratował pięcioletniego Timiego White'a. Rodzice zachęcili go, aby wyszedł razem z nimi do reporterów czekających przed domem i odpowiedział na kilka pytań. Z jednej strony to mógł być najlepszy i najszybszy sposób, aby się ich stamtąd pozbyć, dać im to, czego chcą. Byli pewnie też dumni i szczęśliwi i chcieli się tą radością ze światem podzielić. Ale z perspektywy Stevena było to straszne przeżycie. Zaraz padły pytania o jego relację z partnerem. O to, czy był molestowany, jak to wyglądało, Steven odpowiedział, że nie. Wybytywano, czy wiedział, że partner miał już wyroki za pedofilię w przeszłości. Steven nie wiedział i nie miał na ten temat komentarza. To zdecydowanie nie było coś, o czym chciał mówić przed kamerami telewizyjnymi. 4 marca razem z rodzicami został zaproszony do wystąpienia w programie Good Morning America. Później udzielił jeszcze kilku wywiadów. Niektóre można znaleźć na YouTube. Steven wygląda na nich na zagubionego. W następnych dwóch tygodniach chłopak miał wolne od szkoły. Zdecydowano, że powinien spędzić ten czas zadamawiając się. Nie było to łatwe. Wiele rzeczy się zmieniło. Steven wieku 14 lat. Przez Kenefa Pernella był nałogowym palaczem. Miał też popijać piwo co wieczór. Jego rodzice nie palili i nie pili alkoholu. Jego matka była wierzącą katoliczką, a ojciec mormonem, który nie pił nawet kawy. Nie byli więc zachwyceni z nałogu syna i byli temu mocno przeciwni. Myślę, że każdy rodzic byłby przerażony odkrywając coś takiego. Ale dorosłym ciężko jest zerwać z nałogiem, a co dopiero nastolatkowi któremu wciśnięto papierosy i alkohol w tak młodym wieku. Kay i Dalbert musieli to zaakceptować, ale mieli nadzieję, że Steven powoli ograniczy palenie i picie. W kwietniu Stevenowi przyznano nagrodę. W czasie poszukiwań Timiego zebrano 15 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w znalezieniu chłopca. A teraz to sam Timmy zaproponował, aby przekazać tę nagrodę Stevenowi. Mimo, że jego rodzice, państwo White, byli wciąż trochę niepewni. Niektórzy podejrzewali, że Steven mógł odegrać większą rolę w zniknięciu timiego, niż ten przyznał, ale Timothy zdawał się być absolutnie zapatrzony w Stevena, zakochany w nim i nazywał go swoim bohaterem. Ze wszystkich ludzi na świecie to właśnie Timi musiał wiedzieć, jaką rolę w tej historii odegrał Steven. Nastolatek zaakceptował nagrodę. Nie da się ukryć, że nie było możliwości, aby wymacać z pamięci Stevena ostatnie 7 lat. Czasem w rozmowie z rodzicami, gdy opowiadał im o czymś ze swojej przyszłości i wspominał Patnela, co by nie było, spędził z nim masę czasu w ostatnich latach, czasem wspominał go, mówiąc o nim: Mój tata, co zawsze wkurzało Delberta. Przecież to on był jego ojcem, nie Ken. Ale Steven był przyzwyczajony mówić tak do niego przez ostatnie lata. Nie można było od niego oczekiwać, że nagle zupełnie się zmieni. Kay i Dolbert mieli wspomnienia Stevena jako małego chłopca. Dla nich czas wtedy się zatrzymał. Nie byli obecni przy jego dorastaniu i ciężko było im nadążyć za wieloma zmianami, jakie zaszły w ich synu. Powrót do szkoły też nie był łatwy. Dla większości Steven był bohaterem, ale gdy praca zaczęła donosić o tym, że Padner miał wyroki za pedofilię, było kilka osób, które zmieniło do niego podejście. Jak Steven to zrelacjonuje, wciąż był dosyć lubiany był lubiany przez dziewczyny, ponieważ miał łatkę bohatera. Byli jednak tacy, którzy trochę się do niego zdystansowali i nie wiedzieli, jak do niego podejść. Ale nie to było najgorsze. Byli tacy, którzy mu dogdyzali. Ten chłopak, który został skrzywdzony przez samolubnego zboka i któremu wszystko przydarzyło się wbrew jego woli. Teraz był czasem z tego powodu wyśmiewany. Był gejem. Mówiły do niego szkolne osiłki z niesmakiem, uważając to za coś złego. Najgorsze jest chyba to, że takie przekonania ci nastolatkowie musieli wynieść z domu. Przekonanie, że Steven jest tutaj sam czemuś winny. Że na przykład nie uciekł wcześniej, bo życie z partnerem mu się podobało. A Steven nie był też kimś, kto siedziałby cicho i słuchał obel. Wdawał się w bójki z tymi, którzy go zaczepiali. Potrafił się postawić. Dyrekcja w końcu zdecydowała, że powinien zrobić sobie jeszcze trochę wolnego od szkoły. Najwyraźniej było dla niego za wcześnie. Mimo, że ktoś mógłby powiedzieć, że większym problemem były te dzieciaki, które mu dogryzały, a nie on sam. I że to nie on powinien był zostać odesłany do domu. Ale były to czasy, jakie były. Nikt nie wspomniał wtedy o tym, że Stevenowi powinien pomóc specjalista, że chłopak żyje z wielką traumą. Nie mówiąc już o tym, że pewnie dzieci w jego szkole mogłyby skorzystać z pogadanki na temat tego, co się stało i jak traktować Stevena. A co stało się z Kanefem Padnelem? Czy spędził resztę życia knijąc w więzieniu, jak powinien był? Niekoniecznie, niestety. Udało się odnaleźć i zatrzymać Seina Richmana, który pomagał w uprowadzeniu Timiego. Odnaleziono nawet Eda Matwiego, który pomógł w porwaniu Stevena siedem lat wcześniej. Steven wciąż go pamiętał, mimo że spędził z nim tylko kilka dni. Kenneth Parnell został uznany winnym uprowadzenia Timothy'ego White w kresbie Mendocino, bo to tam znajduje się Yukaya, a następnie przetransportowano go do Merced, gdzie miał stanąć przed sądem za uprowadzenie Stevena znów. Steven w końcu wyznał i był gotów zeznać przed sądem, że był wykorzystywany przez Parnella. Ale hrabstwo Mercedes, jak się okazało, nie mogło go za to akurat skazać, ponieważ do wszystkiego doszło poza granicami tego hrabstwa. Stanął więc przed sądem jedynie za uprowadzenie Stevena w 1972 roku i otrzymał szokująco niski wyrok wyrok jedynie 20 miesięcy pozbawienia wolności. Na jego korzyść zadziałało to, że nie porwał chłopca używając siły, że nie wciągnął go na siłę do samochodu, a raczej że Steven wsiadł z nim dobrowolnie. Chociaż nie wiem, jak w przypadku siedmiolatka użycie siły lub nie ma znaczenie. Dorosłym łatwo jest manipulować i kontrolować dziećmi, w szczególności jeżeli prezentują się jako osoba, która ma jakiś autorytet, jak ksiądz na przykład. Uprowadzenie kogoś podstępem nie powinno w żadnym wypadku być traktowane łagodniej niż uprowadzenie kogoś siłą. Ale łącznie z wyrokiem za uprowadzenie Timiego White'a dano mu wyrok jedynie siedmiu lat. Wyszedł na wolność na zwolnieniu warunkowym po zaledwie latach. W roku 2004 71-letni Parnell został skazany ponownie, po tym, gdy rok wcześniej próbował przekupić swoją pielęgniarkę, aby pomogła mu podwać kolejne dziecko. Do trzech razy sztuka. Parnell zawsze zdawał się werbować kogoś do pomocy i w sumie szukający jest, jak łatwo wcześniej udało mu się namówić kogoś do porwania z nim dziecka. Ale ta kobieta, w odróżnieniu od Marfiego, na przykład, Poszła od razu na policję. Podczas jego procesów wtedy zeznawał m.in. Timothy White i partner tym razem usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Więcej niż za porwanie Timiego czy Stevena. Zmarł kilka lat później w więzieniu, mając 76 lat. Ale wracając do Stevena. We wrześniu 1980 roku Steven wrócił do szkoły, aby rozpocząć dziesiątą klasę. Próbował wrócić do normalności, gdzie w szkole było trochę lepiej, tak wciąż nie mógł odnaleźć się w domu. Jego rodzice wciąż nie mogli zaakceptować jego palenia i picia. Steven miał problem z przystosowaniem się do zasad panujących w domu. Ponieważ wyrósł w domu, wychował się, w miejscu, gdzie w zasadzie nie było żadnych zasad. Był nie zostawiony przez pan lasami robił, co chciał, a w domu Kay i Delberta było zupełnie inaczej. Steven później powie też, że jego rodzice nie potrafili pogodzić się z tym, przez co przeszedł, że nie potrafili i nie chcieli o tym rozmawiać, nie chcieli w ogóle słyszeć o siedmiu latach, które spędził u Patrnela, czy słyszeć jego nazwiska. Nie mogli też przeżyć faktu, że ich syn był przez niego wykorzystywany. Steven później powie, że jego ojciec, gdy się o tym dowiedział, przestał patrzeć mu w oczy. K. i Darwat może i robili co w ich mocy. Ale ich podejście do całej sytuacji na pewno nie pomogło Stevenowi w żaden sposób wyjść z tej traumy i zostawić tego za sobą. I to jest też chyba jedna z tych historii, gdzie zagniona osoba odnajduje się, ale wcale nie jest to dobre zakończenie. Wcale nie jednoczy się z bliskimi i nie żyje długo i szczęśliwie. Mając 17 lat, Steven porzucił szkołę i wykorzystując pieniądze z nagrody od Timiego. Kupił dom mobilny w Medset i wyprowadził się z domu. Chociaż według niektórych źródeł to jego rodzice zaproponowali wyprowadzkę, czy wręcz wyrzucili go z domu, sądząc, że tak będzie dla wszystkich lepiej. Chłopak zakupił też motocykl i znalazł pracę jako dostawca pizzy. Utrzymywał kontakt z rodzicami i z kilkoma przyjaciółmi ze szkoły. Wziął udział w kilku projektach, akcjach przestrzegających dzieci przed ufaniem nieznajomym i wsiadaniem z nieznajomymi do samochodów. Spędził cały rok szkolny odwiedzając szkoły podstawowe w Kalifornii i opowiadając swoją historię. W 1985 roku Steven ożenił się z dziewczyną nazwiskiem Jody Edmondson. Para będzie miała łącznie dwójkę dzieci syna i córkę. Przez cały ten czas Steven przyjaźnił się też z tą przyjaciółką z dzieciństwa, Sharon, tą, której przyjęcie ludzinowe miało mieć miejsce w dzień jego uprowadzenia. Zdało się, że może życie Stevena powoli zacznie wracać na właściwe tory. Z właściwymi ludźmi, wokół siebie, z rodziną, miał szansę na normalne życie. W roku 1989 Steven zgodził się na napisanie książki przez dziennikarza Majka i e. Colsa, która w końcu wyjdzie w 1991 roku pod tytułem: Wiem, że moje imię to Steven. Zdanie, które Steven wypowiedział na posterunku policji Wilkaja. Poza tym dwa lata wcześniej przed książką stworzono miniseriał fabularny na podstawie tej historii. Rolę Stevena zagrał Corin Nemec, a sam Steven pojawił się w roli statysty, grając policjanta eskortującego Stevena do domu. Serial wyszedł w maju 1989 roku. Steven znów był na ustach wszystkich, podpisał z umowę, aby być konsultantem w sprawach serialu, i otrzymał za to wynagrodzenie 40 tysięcy dolarów. Nie mógł się jednak długo tym cieszyć. We wrześniu doszło do tragedii. Był dokładnie 16 września 1989 roku, gdy Steven był w pracy. Rozwoził pizzę dla Pizza Hut w Merced. Czasem jeździł samochodem, a gdy pogoda była lepsza, motocyklem, który wciąż miał. Tego dnia wsiadł na motocykl. Skończył zmianę o 17 i ruszył do domu. Miał dziś zostać w domu z dziećmi, w czasie gdy jego żona pojedzie na zakupy. Pogoda się zepsuła, padało, a Steven był zmęczony. W słabej widoczności i przy śliskich drogach zderzył się z samochodem, który wyjechał z bocznej uliczki. Został zabrany do szpitala, gdzie stwierdzono jego śmierć. Steven zmarł, mając zaledwie 24 lata. Na jego pogrzeb 20 września zjechały się tysiące osób. W tym czternastoletni już wtedy Timothy White. Nikt nie mógł wierzyć, że ten chłopak, zapamiętany jako bohaterski nastolatek, teraz już mężczyzna, zginął tak bezsensowną śmiercią. Zdałoby się, że było to za dużo od tragedii dla jednej rodziny. Timothy White pomógł nieść trumnę Stevena. Później Timothy zostanie zastępcą szeryfa w Los Angeles. I będzie, tak samo jak Steven, aktywny, jeżeli chodzi o różne akcje uczulania dzieci na obcych. Jak zachowywać się, gdy ktoś próbuje nakłonić nas, aby wsiąść z nimi do samochodu. Jak zachować się, jeżeli znajdziemy się w niebezpiecznej sytuacji. Ale niestety, tak samo jak Steven, tymi zmarł przedwcześnie. Zmarł w roku 2010, mając 35 lat, na zator płuca. Niedługo później w Merced, a potem też w Ukaja. Mieszkańcy ufundują pomnik chłopców, przedstawiający Stevena, prowadzącego Timiego za rękę. Steven nie tylko został skrzywdzony przez Kenefa Padnela, ale też przez to, jak został potraktowany później. Nie mogąc znaleźć się w domu rodzinnym bez profesjonalnej pomocy i niezrozumiany. Zginął w niezwykle młodym wieku, nigdy nie mając okazji cieszyć się życiem, swoim nowym małżeństwem i dwójką małych dzieci. Zdałoby się, że jego i jego rodzinę nie mogło dotknąć więcej tragedii, ale niestety mogło, bo nazwisko Steiner pojawi się znów w innej osobnej sprawie, ale o niej za tydzień. Nie wiem jak wam, ale ze mną historia Stevena chyba zostanie na długi czas, długo jeszcze jej nie zapomnę. Nie mogę ukrywać, że gdy narzuciłam sobie zasadę wypuszczenia nowego odcinka co niedzielę, po tym, gdy kończę jeden odcinek, Staram się jak najszybciej odciąć od tej sprawy, ponieważ wiem, że zaraz muszę wskoczyć w kolejną. I mimo, że oczywiście nie wspominam o nich na dobre, to staram się, aby nie zaprzątały moich myśli za bardzo, bo chyba bym zwariowała. Ale wiem, że w przypadku Stevena Steinera mi się to nie uda, że na pewno będę go miała w głowie jeszcze przez długi czas. Na razie to tyle. Dzięki za słuchanie, za oglądanie. Aha, jeżeli chodzi o update w sprawie z Delphi, bo. Ciężko było przegapić wiadomości w ostatnim tygodniu, że w końcu zatrzymano i oskarżono podejrzanego. Wiem o tym, czekam, aż się zbierze trochę więcej informacji, też na pewno jakiś update się pojawi, także możecie wyczekiwać jakiegoś dodatkowego materiału. Na chwilę obecną to wszystko. Trzymajcie się, jesteście super. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie i do usłyszenia za niedługo. Pa!